Dobry wieczór Państwu. Przepraszam jeszcze raz za opóźnienie, no ale niestety przy takich konferencjach zawsze jest to wliczone w cenę, że tak powiem. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Historyki dla Rzeczpospolitej. Miło mi poinformować, że to ostatnie już spotkanie z cyklu organizowanym przez nasze oddziały. Warszawa kończy ten tur pana rektora Rafała Ziemkiewicza, którego chciałbym dzisiaj serdecznie powitać. A jego kontrdyskutantem będzie pan redaktor Tadeusz Buziarski. Dobór gości, proszę Państwa, nie jest przypadkowy, ponieważ chcemy przedstawić podczas tego turu dwa różne punkty widzenia na historię. Jeden punkt widzenia jest przedstawiany tak naprawdę w obiegu publicznym od niedawna, najpierw przez pana redaktora Zykowicza, teraz przez pana redaktora Ziemkiewicza, który próbuje pokazywać historię Polski tylko w ramach twardych i suchych faktów, nie wpisując to w pewną mitologizację polskiej historii. Natomiast od dłuższego czasu mamy także w Polsce pewien nurt, który mówi, że historia ma służyć także pewnym uszlachetnianiu narodu. I myślę, że te dwa nurty, które na Zachodzie już od jakiegoś czasu się spierają ze sobą, w Polsce do tej pory były raczej niszowe. Niedawno dzięki panu Zykowiczowi to weszło do publicznej debaty. Możemy robić takie spotkania i o tym dyskutować. I o tym po części była książka pana redaktora Ziemkiewicza. Wcześniej w 100% była o tym książka pana redaktora Zykowicza i o tym będziemy się chcieli porozmawiać. Zacznę od pytania do pana redaktora Ziemkiewicza, takiego dość nietypowego, bo zazwyczaj zaczynamy tę naszą debatę od pytania, o czym jest pana książka. Natomiast ja zacznę przewrotnie, o czym pana książka nie jest i czy tak naprawdę różni się od tego, co pisał redaktor Zykowicz. Dziękuję. Ja przede wszystkim witając wszystkich, muszę jednak sprostować. To nie jest tak, że coś się w Polsce zaczęło w opisie historii nowego, co znikąd się wzięło, przyszedł Zykowicz, włożył kij w mrowisko. Jednak taka szkoła pisania o historii, może nie chodzi o sam opis faktów, tylko chodzi po prostu o przyjęcie do wiadomości, że w jakimś stopniu sami jesteśmy winni swoim nieszczęściom, bo tak bym powiedział, że u nas są te dwie szkoły historyczne. Jedna, która się wywodzi od ksiąg narodu polskiego Mickiewicza i akcentuje przede wszystkim to słuszność, powiedzmy tak, akcentuje słuszność naszych roszczeń, naszych dążeń, naszych powstań i ich wymiar metafizyczny, ich wymiar duchowy. I druga, która się skupia na brutalnie potraktowanych faktach. I tak jak zaczęło się właściwie od sporu o przyczynę rozbioru, bo przypomnę, ta narracja romantyczna Mickiewiczowska właśnie w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego była taka, że dawna Rzeczpospolita była państwem wolności tak wspaniałym, że tyrani nie mogli tego blasku wolności znieść i zmówili się, żeby Polskę napaść i ją z nim ukrzyżować. Ale pięknie tam stylizacją ewangeliczną Mickiewicz leciał. Natomiast no, narracja historyczna szkoły krakowskiej była taka, że dawna Rzeczpospolita nie była w stanie się zreformować, była państwem anarchii, chaosu i to ściągnęło na nią nieszczęście. A zaborcy no, tylko jakby wykonali pracę hien, które sprzątają martwe zwłoki z ekosystemu, bo Polska najpierw sama zginęła, a zaborcy już tylko dopełnili tego dzieła. I taki spór właściwie istnieje. No, o powstaniach polskich pisał Wojek, o powstaniach polskich pisał Wieczorkiewicz, o powstaniach polskich wcześniej, o wojnie pisał Cadmackiewicz, pisał Skiwski, niedawno wznowiony, bardzo polecam. Wyklęty zupełnie i zapomniany autor pisał Studnicki. I to naprawdę jest bardzo duża tradycja tego, co się chce nazywać rewizjonizmem. Dzisiaj mówić, że to jest jakaś taka z czegoś wzięta znienacka sprawa. Natomiast jeśli chodzi o to, no oczywiście ja zaczynam książkę od zaznaczenia, o czym ona nie jest. Moja książka nie jest wkładaniem kija w mrowisko, nie jest to książka o tym, że trzeba było zawrzeć sojusz z Hitlerem, bo w ogóle taka teza w mojej książce w ogóle nie pada. Książka jest
zapisem, narracją, taki jest zresztą podtytuł, narracją opowiadającą historię od powstania styczniowego do II wojny światowej pod kątem tego, jak słuszne wnioski wyciągnięte z powstania styczniowego doprowadziły do największego naszego sukcesu w dziejach, czyli odzyskania niepodległości. I jak potem błędne wnioski wyciągnięte z odzyskania niepodległości doprowadziły nas do zagłady. Nagrawiam zagłady, bo myślę, że można mówić o zerwaniu ciągłości naszej historii. Czym się ona różni od książek Zychowicza? No, czym innym? Po prostu jest o czym innym, jest inaczej napisana. Autor ma nieco inne poglądy, chociaż ja generalnie sprzyjałem temu, co Piotrek robił, ale on jest dorosły, odpowiada sam za siebie, można go zaprosić, można się z nim spierać. Natomiast moja książka nie jest książką publicystyczną i pewnie z punktu widzenia handlowego jest to jej wada, że nie jest to książka, która stawia prostą tezę. No jak się stawia prostą tezę, typu właśnie trzeba było z Hitlerem albo powstanie warszawskie było obłędem, no to wtedy recenzenci wiedzą, co pisać. Się z tą tezą kłócą, albo się z nią spierają, ale jedno zdanie gdzieś tam się jeszcze jakoś mieści w ich pojęciu pojmowania. A jak się pisze książkę, w której nie ma prostej, jasnej tezy, to oni nie wiedzą, co napisać. W związku z czym albo nic nie piszą, albo piszą o Zychowiczu. No i tak to było. Tak. Ale ponieważ, jak słusznie pan powiedział, to jest spotkanie, które kończy pewien cykl debat w różnych miejscach Polski zorganizowane. Tutaj rozmawialiśmy z profesorem Skibińskim w Łodzi, z profesorem Żurawskim w Grajewskim, w Poznaniu z profesorem Kornatem. Jeszcze kilka innych debat było między innymi to akurat w tym cyklu, ale też się zbyło z profesorem Nowakiem, co bardzo sobie wysoko cenię. I myślę, że te debaty no, bardzo mi pomogły i bardzo dziękuję za taką możliwość, ponieważ jednak żaden z tych rozmówców, a wszyscy byli dość wysokiej klasy, nie znalazł w mojej książce jakiejś nierzetelności. I nie było w ogóle takiej rozmowy, nie było takiego zarzutu, co staje w dość dużej rozbieżności z tym, co rozmaici hejterzy na łamach prasy wypisywali. Jeżeli w tej klasie specjaliści nierzetelności nie znajdują, to ja uważam, że to jest zwycięstwo moje, chociaż oczywiście interpretacja historii, taka, która wynika z mojej narracji, niekoniecznie się każdemu podobały. Ale no, tak, skoro to ostatnie spotkanie z tego cyklu, to pozwolę sobie podsumować, że bardzo jestem zadowolony, że ta dyskusja się uruchomiła. Naprawdę, bo to, co wzbudziło najwięcej furii, to, co właściwie w mojej książce nie ma, ale znaczy nie jest to jako teza postawiona. Ale to, że jeżeli wymagaliśmy rozsądnej polityki międzywojennej, gdyby nie to, że państwo polskie było niezdolne niestety do takiej polityki, bo jak powiedziałem, błędnie zinterpretowano nasz sukces lat 1918-1920, więc w takiej polityce mieściło się kilka możliwych wariantów. Jednym z tych wariantów było to, że jeżeli nie podjęło się działań wcześniej, odpowiednich w 1936, 1937 roku, to w kwietniu 1939 roku nie było innego wyjścia niż przyjęcie ultimatum Hitlera. Już było wtedy za późno na jakiekolwiek inne działania i rzeczywiście należało to ultimatum przyjąć, ponieważ alternatywą była zagłada Polski, która się dokonała. I ta teza no, budzi największą cały czas emocjonalną reakcję, no bo jesteśmy tak jakoś uwarunkowani, żeby mówić, że zrobiliśmy to, co mogliśmy, że to była decyzja jedynie słuszna. Bardzo ważnym wątkiem mojej książki jest pokazanie, jakim cynizmem, jaką podłością było postępowanie mocarstw zachodnich wobec Polski, szczególnie Wielkiej Brytanii, potem już w latach wojny Stanów Zjednoczonych. I dlatego teza taka, o jakiej mówię, musi być rozważana, że Polska mogła wyjść w sojusz z Hitlerem i byłoby to dla Polski opłacalne, ponieważ ja nie wiem, sojusz, źle powiedziałem, że powinien skapitulować w tym momencie i pozwolić Hitlerowi zaatakować Francję, i Wielką Brytanię, które sobie na to swoją wcześniejszą polityką po 100% zasłużyły. Ponieważ
myśl. Jeżeli odrzucamy w ogóle to, że istniała alternatywa, ja mówimy, że żadnej alternatywy nie było, to po prostu rozgrzeszamy całą tę podłość anglosasów. No, oni mają w tym momencie pełne prawo powiedzieć, no cóż, sami mówicie, zrobiliście jedyne, co mogliście zrobić. Nie zrobiliście tego, nie poświęciliście się po to, żeby ratować Wielką Brytanię i Francję. Przy okazji oczywiście, rzeczywiście, żeście uratowali, ale przede wszystkim zrobiliście to, co wam honor dyktował, bo inaczej nie mogliście postąpić. A w takim razie nie ma sobie co krzywdować. Ani o Abbeville, ani o Jałtę, ani o Teheran, ani o te rokowania w sierpniu 1939 roku, o których pisze równolegle z rokowaniami Ribbentropa z Mołotowem, w których Polskę po prostu już wtedy zasygnalizowano, oczywiście nie było to podpisane, bo były tylko robocze rozmowy, ale już wtedy Wielka Brytania i Francja zgodziły się w tych rozmowach, że jeżeli ceną za udział Związku Sowieckiego w koalicji antyhitlerowskiej jest Polska, to oni tę Polskę, to oni tę cenę zgadzają się zapłacić. Więc dlatego to jest jedna z przyczyn, dla których uważam, że również taki wariant musimy rozpatrywać i nie reagować histerycznie na to, że jak to z Hitlerem, przecież Hitler to był zbrodniarz i gangster, ponieważ Stalin też był zbrodniarzem i gangsterem, a Churchill i Roosevelt jak i do pewnego momentu Daladier nie byli zbrodniarzami, ale gangsterami byli niewątpliwi i tak się wobec Polski zachowywali. Pan redaktor Pożanski będzie jakoś chciał się odnieść? No, spróbujemy, oczywiście. Drodzy Państwo, ja też nie zarzucałem panu redaktorowi Dziękiewiczowi nierzetelności, ale i to nie w tym rzecz. To jest, jak sądzę, no, po prostu spór o historię Polski. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem naszych wystąpień insurekcyjnych, czyli twierdzę w przeciwieństwie, jak rozumiem, do Rafała, że powstania polskie, co prawda oczywiście wielką daninę krwi zawsze składaliśmy, ale one miały sens, one podtrzymywały ducha narodu. I żeby też nie sięgać głęboko do historii, no to wystarczy przywołać te dwa ostatnie powstania, o tym mówiliśmy trochę podczas debaty w Krakowie, czyli no, powstanie warszawskie, które wywołuje wielkie emocje, jak wiemy. Ja jednak twierdzę, że to powstanie miało sens, że ono przedłużyło nasze dążenia niepodległościowe, a ostatecznie to, co ja nazywam ostatnim polskim powstaniem, czyli powstanie żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. To, jak Państwo wiedzą, jest dla mnie no, sprawa kluczowa, jeśli chodzi też o dzisiejszą percepcję tych spraw, czyli łączka, prawda, ekshumacje i tak dalej, ale jak Państwo widzą zapewne, może sami też uczestniczą w tym, ten mit, bo to trzeba nazwać w ten sposób, mit żołnierza niezłomnego, on jest dzisiaj takim budulcem naszej tożsamości, naszej świadomości. I szczególnie mnie cieszy właśnie to, że młodzi ludzie odnoszą się, odwołują się właśnie do tego mitu, do tego wzorca. Bardzo często właśnie ten fakt podstawowy, że wystąpienie żołnierzy niezłomnych to było powstanie, jest przemilczane, pomijane. Zakładam, że częściowo celowo to się dzieje, bo to nie pasuje do tej narracji, prawda, bezsensowności polskich powstań, ale no, czymże to wystąpienie niezłomnych nie było, jeśli nie powstanie? Ja nie potrafię innej sensownej definicji znaleźć, czy określenia na to, co się wówczas działo, i było to powstanie trwające przez lata. Prawda? Powstanie też możemy uznać z góry skazane na klęskę, a jednak trwało, jednak pokazywało nasz sprzeciw, nasz opór i można pójść dalej w tym rozumowaniu. Śmiem twierdzić, że
poprzednie polskie powstania kształtowały i podtrzymywały narodowego ducha. Tak jak powstanie styczniowe stało się budulcem II Rzeczpospolitej, tak ostatnie powstanie polskie, czyli powstanie niezłomnych, dzisiaj staje się budulcem, tak sądzę, nowej Polski, która jest przed nami. Nieważne jak my nazwiemy, jak będziemy, jakie cyfry będziemy tutaj stosować, czy to będzie czwarta Rzeczpospolita, czy jakaś następna. Wszyscy chyba się zgodzimy, że ta dzisiejsza Polska przeżywa poważny kryzys i ona jest nie do utrzymania. Ten system okrągłostołowy, tak czy inaczej w końcu, mam taką nadzieję i tak oceniam, padnie. Ale on padnie w dużej mierze dzięki pamięci o ostatnim polskim powstaniu, czyli powstaniu żołnierzy niezłomnych, tak może na początku. Ja cieszę się, że przeszliśmy do tematu akurat powstania warszawskiego, bo myślę, że w tym mieście na tym powinniśmy się w trakcie tej debaty skupić. Długo mieliśmy o powstaniu warszawskim dość jednowymiarowe patrzenie. Obowiązywała teza mówiona przez profesora Ryszkowskiego, że zastanawianie się, czy powstanie warszawskie było zgonem, czy połyską dla narodu i że w zasadzie było jednak bardziej połyską. Ostatnio zostało zachwiane najpierw przez właśnie wspomnianego redaktora Zychowicza, ale i popkultura powoli zaczęła zadawać coraz bardziej pytania o sens tego. Bardzo popularny serial Czas Horroru, ostatni serial powstania, już to nie było tak bardzo pokazane propowstańczo, tylko było bardzo dużo wątków pokazujących, że jednak to nie była mądra decyzja. Film Miasto 44 też raczej nie był bardzo propowstańczy. Więc pytanie, czy połyska, czy zgoda narodu jednak wraca. I teraz mam z tym dwa pytania. Czy rzeczywiście połyska, czy zgon? A po drugie, jeśli nawet zgon, to czy warto o tym mówić? Znowu muszę nie zgodzić, bo moim zdaniem w Warszawie podstawowym wydarzeniem historycznym, tym centralnym w naszej historii, o którym powinniśmy mówić, jest Bitwa Warszawska 1920 roku, której znaczenie jest oczywiście o wiele większe, bo już nawet nie chodzi o to, że była to bitwa zwycięska w przeciwieństwie do powstania, że było to wielkie zwycięstwo osiągnięte całkowicie polskimi siłami, będące ukoronowaniem, jak pisze w książce, na czegoś, co było naprawdę majstersztykiem polskiej organizacji, mądrości politycznej. No ale też było to wydarzenie, które zmieniło bieg Europy na lepsze. Dlatego uważam, że w środku Warszawy to jak najbardziej wspaniałe miejsce stać łuk triumfalny, przed którym i ewentualnie przy nim muzeum, do którego by się przyprowadzało różnych Anglików, Francuzów, Niemców, Włochów i pokazywało im, przed czym ich Polacy ocalili w roku 1920, co by się działo w ich krajach, gdyby ta bolszewicka chawka się przelała przez Polskę i trafiła na czekające też na to tereny Niemiec. Ja chciałem, że poza tymi pytaniami jeszcze wrócę do tematu powstań w ogóle, bo te debaty i te spotkania i trochę te dyskusje wokół książki, muszę powiedzieć, też bardzo były dla mnie pouczające i mam wrażenie, że pozwoliły mi zrozumieć, dlaczego my mamy taki problem z dyskusją o powstaniach. Otóż dlatego, że krytyka powstań w naszej kulturze, już mówię nie tylko o historiografii, ale w literaturze, o całym dyskursie publicznym, była dokonywana z dwóch punktów widzenia. I pierwsza, tak powiem, krytyka to była z punktu widzenia całej formacji umysłowej, która przez cały wiek XIX była bardzo silna, która właściwie dojechała do wolnej Polski i w II Rzeczpospolitej zanikła kompletnie. No w II Rzeczpospolitej i w wolnej Polsce wtedy no, dokonała się pewna uporządkowanie pamięci historycznej, można nawet powiedzieć zadekretowanie pamięci historycznej. Ta pamięć historyczna, którą my dzisiaj mamy, to jest pamięć historyczna z lat 20., 30. XX wieku. A ten cały nurt, o którym mówię, to był nurt ugody z zaborcami. I to nie był wbrew pozorom, bo tak się to dzisiaj przedstawia, nurt wyrzeczenia się polskości, czy zaprzaństwa. Oczywiście tacy ludzie też byli, to generał Zajączek, który mówił, trzeba nam dzisiaj wszystkim stać się Moskalami, jest symbolem, ale ludzie typu Drudzkiego, Lubeckiego, Wielopolskiego Aleksandra, czy Wielopolskiego Zygmunta
Erasma Pilca, realiści petersburscy, tak zwani hrabia Henryk Grzewuski, Kajetan Kuzma, cała ogromna liczba myślicieli, którzy tak naprawdę w XIX wieku dominowali w polskim życiu umysłowym. Oni nie byli antypolakami, oni nie odrzucali, bo oni też byli patriotami. Tylko byli patriotami, którzy hołdowali koncepcji, której śmiertelny cios zadało powstanie styczniowe, może nawet już listopadowe. I z tego powodu oni te powstania krytykowali. To była koncepcja, która dzisiaj oczywiście jest martwa jak solo myśleć, ale wtedy, jeżeli sięgniemy w tamte pisma, naprawdę dla polskich konserwatystów wydawała się czymś bardzo atrakcyjnym. Pamiętajmy, że mówimy o ludziach oświecenia, którzy się wychowywali na antyku, którzy uważali, że historia, no bo tak oświecenie, cała XIX-wieczna edukacja odpowiada, że właściwie cała historia w skrócie dokonała się w czasach starożytnych i teraz się już tylko powtarza. Historia, literatura i wszystko. Co się zdarzyło w starożytności? Jak wiemy, Rzym, żołdacki, tępy, prostacki podbił Grecję. Wspaniałą, cywilizowaną. Rzym ją podbił, włączył do swojego imperium, ale Grecja, jako wyższa cywilizacja, podbiła Rzym w sensie kulturowym i uczyniła Rzym grecki. I to był wzór, do którego się odwoływali polscy konserwatyści XIX wieku, widząc tak stosunki polsko-rosyjskie. Owszem, ta tępa bugułacka Rosja murzycka nas podbiła, ale w tym państwie to my jesteśmy cywilizacyjnie, stoimy wyżej. Ci Rosjanie to są murzyni tępe, czego najlepszym dowodem jest to, że w Rosji tam było, nie wiem, 500 000 Niemców, a na dworze w elitach, w generalicji, w urzędach Niemców było około 40%, jeśli dobrze pamiętam. Więc oni uważali, że Królestwo Polskie to jest bardzo rozsądny krok historii, tym bardziej, że cesarz Aleksander obiecał, że autonomia Królestwa zostanie się samodzielna, bo to było więcej niż autonomia, że ona zostanie rozszerzona na Kresy. Wyobrażano sobie taką dualną monarchię, jaką rzeczywiście potem stworzyły Austria i Węgry w drugiej połowie XIX wieku. I takie marzenie o państwie polsko-rosyjskim, w którym Polacy, wielkim imperium, w którym siłą Rosji tak naprawdę w przyszłości zawiadywali by Polacy, było marzeniem, które powstania u katolików. Świadomie, bo ci młodzi zapaleńcy, jak pisze o tym Bobrowski, który otwarcie mówił, że celem minimum powstania styczniowego jest zmusić Rosjan, żeby taką rzekę krwi z Polaków wyleli, żeby ta krew raz na zawsze podzieliła nasze narody i raz na zawsze położyła kres wszelkim rojeniom o wspólnym, zgodnym życiu Polaków i Rosjan. Ten cel minimum został zrealizowany i on w tym sensie można powiedzieć, że powstanie stycznia się udało. Natomiast po powstaniu stycznia ten nurt konserwatywnej refleksji zdycha i on właściwie zostaje, no jak mówią, twarz do niepodległości, ale już w wydaniu Stronnictwa Polityki Realnej to już jest tylko takie upominanie się o autonomii i jakieś takie liczenie na to, że pewna wiernopoddańczość okazywana carowi nam spowoduje, że on nas łaskawie potraktuje i pozwoli po polsku uczyć w szkołach. Nieco inaczej ten konserwatyzm wyglądał w Krakowie, w Galicji, z względów oczywistych, że inaczej Austro-Węgry się do Polski odnosiły. Nieco inaczej w Prusach. Natomiast pojawia się narodowa demokracja i pojawia się zupełnie inna krytyka powstań. Krytyka powstań Grochowskiego, który zarzuca powstanie nie to, że one w ogóle wybuchły i uśmierciły ideę państwa polsko-rosyjskiego, bo to już jest Dmowskiemu obce. On się odcina od konserwatyzmu. Konserwatyści też zabawne, jak się czyta, nie pamiętam, czy o tym pisałem w książce, że w tych pismach konserwatystów XIX-wiecznych oni piszą o dwóch rodzajach zgubnego radykalizmu, czyli o PKS-ie i endecji. Dla nich to są ruchy równie wrogie, równie rewolucyjne, równie anarchistyczne, prawda, z punktu widzenia konserwatyzmu. Dzisiaj się jakoś tam przykleja tradycję endecką do tradycji konserwatywnej. Ale wtedy to były zupełnie wrogie tradycje. I krytyka Dmowskiego i narodowej demokracji i innych myślicieli z tego nurtu wobec powstań idzie w tym kierunku, że te powstania dobrze, że wybuchały, tylko że wybuchały w niewłaściwym momencie, że nie były przygotowane, że nie miały planu politycznego i że kolejność jest zupełnie inna. Wbrew pewnym stereotypom, endecja nie odcinała się od insurekcjonizmu, tylko
projektowała taką kolejkę, że najpierw trzeba stworzyć siłę cywilną, zorganizować Polaków, z tego dopiero można stworzyć siłę zbrojną i dopiero jak się będzie miało siłę zbrojną i wyczeka na właściwy moment koniunktury międzynarodowej, wtedy trzeba uderzyć. I tak się mniej więcej stało właśnie w 1918-1920 roku. Więc teraz rozumiem, że właściwie nas, jak się krytykuje powstania, to jest się od razu przyszywany do tej tradycji krytyki powstań XIX-wiecznej, która jeszcze dzisiaj istnieje. No, pan Lech Marzewski pisze rzeczy, z którymi się kompletnie nie zgadzam, ale bardzo ciekawy intelektualnie, jak kontynuując to, cały czas myśl, że państwo polsko-rosyjskie mogło powstać i że to w ogóle była fajna koncepcja. To już jest dyskusja dzisiaj akademicka. Moje spojrzenie na powstanie warszawskie, o którym niewiele w książce piszę, jest no właśnie wywrodzone się z tego samego pnia. Nie to było złe, że było powstanie. Nie walka u nas, bo walczyć trzeba było. Tylko, że w niewłaściwym momencie ze źle określonymi celami i wskutek tego zmarnowano się. Bo zgadzam się całkowicie z Tadeuszem, co jest z redaktorem Kurzęsu. Udawaliśmy, że jeszcze nie znamy. Zgadzam się z panem redaktorem całkowicie, że tym, co określa dzisiaj i tak naprawdę co określiło sytuację w PRL-u, była właśnie walka żołnierzy nie zło. Ale wydaje mi się, że nie można jednocześnie dobrze oceniać i żołnierzy niezłomnych i powstania warszawskiego. Ta walka żołnierzy niezłomnych tak naprawdę toczona była dlatego, że część armii podziemnej, część państwa podziemnego wyłamała się i po prostu dokonała niesubordynacji, nie wykonała rozkazu burza. Tego planu burza, którego częścią było powstanie warszawskie, które de facto doprowadziło do likwidacji armii krajowej. Część oddziałów armii krajowej, przede wszystkim oddziału kontrolowane przez narodowców, przez Narodowe Siły Zbrojne, odmówiły wykonania tego rozkazu, dzięki temu przetrwały i w PRL-u jeszcze miał kto walczyć z drugą okupacją. A odmówiły tego rozkazu, ponieważ miały odmienne rozeznanie polityczne niż władze w Londynie. Mianowicie od początku narodowcy mówili, że mamy dwóch wrogów. Podczas gdy rząd londyński uparcie twierdził, że mamy jednego wroga, czyli Niemców i sojusznika naszych sojuszników. Powstanie warszawskie, jego tragedia polegała na tym, że ono było wywołane przeciwko Niemcom, którzy i tak musieli wojnę przegrać. I było właściwie na rzecz i Niemców, którzy woleli mieć powstanie w Warszawie niż gdziekolwiek indziej zapewne, i Związku Sowieckiego, który mógł spokojnie patrzeć, jak rękami Hitlera niszczy się armię krajową, która inaczej by im zagroziła. Natomiast nie było z tego żadnego pożytku dla Polski. Gdyby, oczywiście abstrahując od sporów, na ile to było możliwe i tak dalej, ale gdyby powstanie warszawskie nie wybuchło, gdyby ta siła zbrojna, która spłonęła w powstaniu warszawskim na terenie Polski pozostała po wyjściu drugiego okupanta, to walka żołnierzy wyklętych trwałaby zapewnie dłużej. Tak jak trwała, przyniosła błogosławione skutki dla Polski, ponieważ spowolniła proces stalinizacji kraju, także ocalono własność prywatną ziemi, strukturę rolnictwa indywidualnego, bo póki walka trwała, to komuniści nie mogli kolektywizacji przeprowadzać. Bali się, że to by zwiększyło poparcie dla partyzantki. I ocalono pozycję Kościoła. No, bagatela, dwie rzeczy, które przetrwały. Gdyby żołnierzy było więcej, może ocalono by więcej. Gdyby tak było, być może, ale no to już oczywiście gdyby jest, nie jest argumentem, ale myślę, że jest logiczne domniemanie, że być może na Solidarność nie trzeba by było czekać do roku 1980 wtedy. Także wydaje mi się, że tutaj krytyka powstania warszawskiego jest uzasadniona, ponieważ no, skutkiem tego, obiektywnym skutkiem było stracenie to, że siły, które mogły być wykorzystane przeciwko groźniejszemu okupantowi, zostały zużyte na walkę z tym, który ci tak przegrał. To było, znowu powtarza się krytyka Dmowskiego, który mówił, że za winą naszych powstań było to, że były tylko zbrojną reakcją na ucisk, a nie przemyślanym planem odzyskania niepodległości. Powstanie warszawskie było zbrojną reakcją na ucisk, było zbrojną zemstą. W
wszyscy jego apologeci mówią, no nie można było nie powstać, jak 5 lat ludzie patrzyli, jak hitlerowcy rozstrzeliwują, mordują tego, chcieli się zemścić. No pytanie, co to jest za zemsta, że zabiliśmy 1600 Niemców, straciliśmy 130 tysięcy warszawiaków, ludności cywilnej, żołnierzy Armii Krajowej. No to zemsta taka sobie średnia. Ale taki był argument, który właściwie pokrywa się dokładnie z tym zarzutem Dmowskiego wobec powstania styczniowego i listopadowego. Tak? Zbrojna odpowiedź na wszystkie, zbrojny bunt przeciwko uciskowi, a nie przemyślana politycznie akcja, która mogła dać Polsce więcej. Pan dodaktor? Bardzo się cieszę, że redaktor Zienkiewicz, a może przejdziemy z powrotem na ten, czyli Rafał, tak pięknie opowiadał o sensie walki żołnierzy niezłomnych. Ja może się odniosę do, zanim wrócę do żołnierzy niezłomnych, chciałem przez moment odnieść się do tego momentu, w którym powstania powinny wybuchać. Ja myślę, że tutaj jest pewna niezgoda między nami. Ja jednak śmiem twierdzić, że nie ma nigdy dobrego momentu na to, żeby jakiekolwiek powstanie wybuchło. Zawsze jest to rzecz jasna obarczone sporym ryzykiem. Zawsze właściwie można zakładać, że to powstanie będzie właściwie straceńczym, no biorąc pod uwagę po prostu różnice sił. No jednak siły polskie zawsze były słabsze niż siły okupacyjne czy też zaborcze. Także nie ma dobrego momentu na wybuch powstania. Nie było też oczywiście dobrego momentu na wybuch powstania warszawskiego i tak samo nie było dobrego momentu na wybuch powstania ostatniego, tego antysowieckiego, czyli powstania żołnierzy niezłomnych. Myślę, że bardzo ważne jest podkreślanie, zresztą Rafał to czyni, ale ja chciałbym jeszcze bardziej wyeksponować ten punkt, że żeby nie traktować powstania warszawskiego jako element jakiś z jednej strony trochę przypadkowy, jeśli chodzi o moment wybuchu, a przede wszystkim jeśli chodzi o to, że to jest oderwane od całego kontekstu historycznego. No przypomnę, to jest banał właściwie, ale trzeba to powtarzać, że powstanie warszawskie jest uwieńczeniem akcji burzy. No? I też, żeby się nie powtarzać wobec tego, co już mówiliśmy w Krakowie, ale też trzeba to wisi w internecie, ale też trzeba to powiedzieć, że po prostu wynikało to z określonego planu politycznego, czyli nie przypadek, tak? Ale określona koncepcja polityczna i militarna stała za całą operacją burza. No i możemy oczywiście zastanawiać się, na ile ta operacja burza miała sens w Wilnie czy we Lwowie. Tak? No moim zdaniem miała sens. To tak samo jak miała sens w Warszawie. Miała sens walka z Niemcami po prostu. Także ten kontekst polityczny, historyczny jest szalenie tutaj istotny. I zwrócę jeszcze uwagę na jeden punkt. Ja jednak twierdzę, że powstanie żołnierzy niezłomnych też było skazane na porażkę od samego początku. Czyli raz możemy powiedzieć, że wybuchło w fatalnym momencie, a dwa nie miało żadnych szans na wygraną, a jednak to się stało. Da? I ja bym znowu apelował o to, żeby nie rozdzielać, prawda? Nie rozdzielać powstania warszawskiego i Armii Krajowej od powstania żołnierzy niezłomnych, bo dla mnie to jest historycznie udowodnione, prawda? To jest po prostu kontynuacja. To jest ta sama
walka, często tych samych polskich żołnierzy, przynajmniej kadra dowódcza, jeśli spojrzymy na takiego, prawda, na naszych słynnych komendantów polowych, można powiedzieć, czy to jest Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, czy Hieronimo Kutowski-Zapora, to są żołnierze obu okupacji. Więc na pewno nie jest tak, że powstanie żołnierzy niezłomnych było czymś, było jakimś przeciwieństwem tego, co robiła Armia Krajowa i przeciwieństwem powstania warszawskiego, tylko, jak bym powiedział, wprost wynikało właśnie z całego czynu zbrojnego podczas okupacji Niemiec. I też możemy pospekulować w ten sposób, prawda? Skoro istnieje ten nurt pozytywistyczny, tak ogólnie go nazwijmy, to może nie trzeba było tego powstania antysowieckiego wywoływać, tylko właśnie pracować, tylko właśnie jakoś próbować, zgodnie z jednak to z tym, co mówił Rafał, że długą tradycją jakiejś próby porozumienia się z okupantem czy zawodem. Da? Ja myślę, że to jest taki ostateczny moment, to powstanie powojenne, prawda? Mimo że mówienie o tym, że wojna się skończyła, jest też nieporozumieniem, bo właśnie ich czyn świadczy o tym, że wojna dla Polski, że wojna w Polsce dalej trwała. Natomiast, no właśnie, że ten 44-45 rok całkowicie podważył ten nurt, prawda, porozumienia z okupantem. No nawet środowiska właśnie endeckie, jak wiemy, prawda, właśnie postawiły ostatecznie na walkę zbrojną. Głównie postawiły na akcję zbrojną, prawda? Więc przestawiły się wszystkie środowiska, prawda, postanowiły właśnie walczyć się z okupantem, prawda? A nie rozmawiać, nie dogadywać się, nie próbować jakoś funkcjonować w tej rzeczywistości. No? No i dzisiaj, już tak wychodząc bardzo daleko w przyszłość, właściwie do dnia dzisiejszego, no pewnym paradoksem moim zdaniem jest to, że właśnie środowiska narodowe świętują 11 listopada. I no, obchodzą też dzień, prawda, który jest związany z naszą tradycją no, jednak zbrojną, prawda, z tradycją piłsudczykowską. Dzisiaj no, właśnie te środowiska idą pod sztandarami nie swoimi, można powiedzieć. Czyli można z tego wysnuć wniosek, że te idee, prawda, pozytywistyczne po prostu no, przegrały w jakimś sensie, że to nie wyszło i właśnie to się okazało, to jest ten sens powstania antysowieckiego powojennego. Ja muszę się tutaj nie zgodzić i jednak pewne rzeczy sprostować, bo to, co Tadeusz zaprezentował, to jest pewna kolekcja stereotypów. Pozytywizm to jest jakby zupełnie inna bajka. Pozytywizm to jest pokolenie Świętokowskiego, a nie pokolenie i Prusa, a nie pokolenie Dmowskiego. To jest zupełnie inna postawa i twierdzenie, że tradycja zbrojna to jest tradycja piłsudczykowska, a tradycja endecka to jest jakaś tradycja inna, to jest po prostu nie wytrzymuje sobie faktów historycznych. No. Legiony były dziełem wcale nie Piłsudskiego, to jest takim stereotypem fałszywym. Dziełem Piłsudskiego była pierwsza kadrowa i próba wzniecenia powstania w Kieleckim, która się skończyła klapą. Natomiast wtedy właśnie legiony powstały dzięki wysiłkowi krakowskich konserwatystów, tak naprawdę ich założyciele był wojewoda Janusz Leo, Władysław Sikorski od strony wojskowej, naczelna komenda legionów, która potem była bardzo zwalczana właśnie dlatego, że w ramach wojny o pamięć usiłowano zrobić. Nie chcę w to wchodzić w tej chwili, bo to jest temat na osobny, z której osobną książkę, ale
No nie jest tak, że tradycja endecka była tradycją pozytywistyczną. Tradycja endecka była tradycją walki cywilnej z perspektywą przekształcenia jej w walkę zbrojną we właściwym momencie. I ta tradycja, uważam, dała Polsce niepodległość tak naprawdę, a nie szalony rajd skieleckie, który się skończył tym, że po tej nieuzgodnionej akcji komenda austriacka chciała w ogóle te wszystkie polskie formacje rozwiązać i wcielić po prostu bezpośrednio do armii austriackiej. I dopiero akcja, o której wspomniał wojewody Janusza Leo Sikorskiego, uratowała to i stworzyła taki kompromis, że będą legiony, co zresztą Piłsudskiemu widać w jego pismach bardzo nie podobało, te legiony, bo to była przestrzeń wojska austriackiego, a jemu chodziło o stworzenie wojska powstańczego na terenach zajętych przez Polskę, tylko że to nie wyszło, bo tam się nikt do polskiej armii wtedy jeszcze nie kwapił. To inny moment. To ucinam ten wątek, chociaż uważam, że byłby bardzo owocny, może na przyszłe jakieś spore dyskusje. Natomiast z czym się, bo to jest dobry pretekst, żeby powiedzieć, o co chodzi w takim pisaniu, które reprezentuje między innymi moja książka. Czy o co mi chodziło, kiedy książkę pisałem. Nasz problem z rozumieniem historii jest taki, że popełnione błędy uświęcamy. I nie mówimy sobie, to był błąd. Mówimy sobie, to było szlachetne. Tak trzeba było. A już moim zdaniem jednak tam, gdzie mamy do czynienia z politycznym błędem, trzeba mówić o błędzie. Koncepcja, że mamy tylko jednego wroga, była błędem. A akcja burza była oparta na takiej koncepcji, że pokonujemy Niemców, pochowujemy, restytuujemy państwo polskie, zanim zdąży do zająć ten teren armia sowiecka. I armia sowiecka przyjdzie i ten fakt polityczny uszanuje. No, jak wiemy, nie uszanowała. W Wilnie po kilku dniach cała Armia Krajowa, Komenda Miasta została zlikwidowana w sposób zdradziecki i później już jakby było, powinno być wiadomo. Ja się dzisiaj też, wielu ludzi się tak zastanawia, jak patrzę na postępowanie dzisiejszych elit polskich, jak można nie przyjmować pewnych rzeczy do wiadomości, jak można sobie wmawiać, jak można nie widzieć, że się dokonują pewne szwindle, że są pewne oczywiste kłamstwa w życiu publicznym, ale sobie wpływowe siły starają się wmówić, że tego nie ma. Otóż coś podobnego się działo naprawdę w czasie II wojny światowej gdzieś tam w Londynie, gdzie właśnie dokładnie wbrew temu, co mówisz, to była próba dogadania się z okupantem. Rząd londyński wierzył, a potem już nawet jak Mikołajczyk wręcz nie był przedstawicielem rządu londyńskiego, do Polski jechał właściwie z niejasnym statusem, jako jakiś prywatny wysłannik Churchilla i wierzył, że się znajdzie sposób porozumienia ze Związkiem Sowieckim. Cała koncepcja planu burza była oparta na błędnej koncepcji sojusznika naszych sojuszników. Tymczasem jedyną słuszną w tamtym momencie koncepcją była koncepcja dwóch wrogów. Rozpoznanie sytuacji, że mamy dwóch wrogów. Dwa państwa nas napadły, sowieckie i niemieckie i sowieckie. Niemcy odchodzą, ale przychodzą Sowieci. Nie mamy z nimi żadnego układu pokojowego. Sowieci nie uznają legalności władz polskich w Londynie już w tym momencie. Na zajętych terenach, tak jak w 1939 roku, kiedy je zajęli, panował tam terror, przeprowadzono masowe zsyłki. Teraz wkraczają, znowu robią to samo, likwidują oddziały polskiego podziemia, mordują wszystkich tych, którzy w ramach planu burza witają jako przedstawiciele legalnych władz Polski. W związku z czym nie mamy wyjścia, musimy walczyć. I to nie było dyskusji. To tutaj właśnie po stronie Narodowych Sił Zbrojnych zupełnie nie było wątpliwości, że z Sowietami się nie da dogadać, bo może być może z Rosją by się dało dogadać, ale z bolszewikiem na pewno nie. To złudzenie było